Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania zakupy zrobione ze sklepu Yisgsteadiego z Volvo, z Tigera i jeden mały zakup z Edeki. No i pierwszy mój zakup to jest zakup zrobiony w Edece, to jest taki wrzos kolorowy. Patrzyłam, czy może są jeszcze takie w pomarańczowym też kolorze, ale nie było, były tylko takie, ale też bardzo ładne. Ja lubię właśnie taką mieszankę, bo to fajnie wygląda, ale jeszcze kupię, tego dam tutaj do pokoju, ale chciałabym jeszcze jeszcze z dwa zakupić takie. Bardzo fajne. Do kuchni też chciałabym kupić i nie wiem, czy czy do Natalki jeszcze kupię, czy czy tutaj na balkon, zobaczymy. A doniczka to jest IKEA, to ja już ją miałam dużo wcześniej kupowane. No, kolejne co kupiłam to w Tigerze, Nacia mnie wyciągnęła do tego sklepu. Ogólnie coś tam chciała, coś innego kupić, ale nie było to, co ona o czym myślała. To tutaj sobie taką lampkę wybrała. Coś takiego. Taką lampeczkę sobie wybrała. Ona kosztowała 4, co ja mam tutaj paragon. Ta lampeczka kosztuje 4,41 euro. Tutaj mam już wyciągnięte, bo już u Natalki praktycznie w pokoju było, ale chciałam też to pudełko pokazać przy okazji. To jest coś takiego, nawet niedrogie, 4 euro. I to po zapaleniu. Nie wiem, to tak nie widać może. Zgaszę może światło. No i to też można na tym. Tutaj są jeszcze dwa takie dwie śrubki i można to jeszcze na ścianę powiesić, że to mogłoby na przykład tak gdzieś to na ścianie wisieć. Ale Natalka ma u siebie na tym na komodzie postawione. Ja tak za bardzo nie chcę na ścianie nic wieszać. Fajne. Wieczorem ja powiem wam, że jak Natalka ma tak bardzo ciemno w pokoju, to to super wygląda ta tęcza. No i pierwszy mój zakup z tego Tigera, to ja miałam chyba tylko dwie rzeczy kupione. Wiele nie miałam. To pierwsze kupiłam takie tacki. Są takie tutaj na stół, bo tu akurat mam biały stół, więc takie tacki będą fajne. I są dwie. Bo te, co mam w Kiku kupione, to one już takie fajne nie są i one strasznie się przesuwają. A tu, co ma fajne, to jest to, że to jak ten na stół położy, to one tak fajnie przylegają do tego stołu i nie przesuwają się. To jest takie fajne tutaj to. Świąteczne też, jak ja właśnie ostatnio kupiłam z Tigera, nie z Tigera, z tego Yiska, to też właśnie takie coś miało fajne. Więc to ja lubię w tych tackach. I ona kosztowała. Tutaj ceny nie ma, ale one nie były drogie, akurat tanio wzięłam. No i na poduszkę kupiłam jeszcze takie powłoczki, bardzo fajny, taki przyjemny w dotyku, taki pluszak, to jest taki kolor cappuccina, bardzo ładny kolor i taki, i on jest 50x50. I ta powłoczka była w cenie 4 euro, nie? Ta powłoczka w cenie 4 euro. Ale powiem wam, taki fajny, taki przyjemny w dotyku. Ja jeszcze bym musiała kupić na te duże poduchy. Też taki chciałabym właśnie z takiego pluszaka, ale nie mogłam znaleźć. Muszę zobaczyć w internecie, czy coś by było, bo powiem wam, te powłoczki już chyba nie wiem ile razy prałam i one troszeczkę latek mają i przydałoby się coś nowego, ale te są bardzo fajne. I kocyk mam właśnie też podobny, w tym Wisku miałam kupiony w promocji, o 50% chyba taniej zapłaciłam i też właśnie kolor podobny i taki też przyjemny. No i oczywiście dwa kupiłam, nie? Żeby było. Kolejne, co miałam kupione, to kupiłam z tego, w Teddym byłam,
To kupiłam takie karteczki kolorowe, bo Natalka mi ciągle mówiła: Mama, karteczki weź, bo już ci się skończyły. To kupiłam takie karteczki kolorowe. Natalce i sobie kupiłam taki korektor, bo Natalka do szkoły potrzebuje, też sobie. No to chyba euro, nie wiem, euro coś kosztował. I kupiłam na Halloween za 2,50. To jest jedyna rzecz, którą kupiłam na Halloween. To jest ten, o Jezu, głos chyba już tracę, taki do zawieszenia ozdoba. Ona była w cenie 2,50, nie? Nie wiem w środku, jak to tutaj wygląda. To jest jedyna ozdoba, którą kupiłam. Tak ogólnie nic w tym roku nie kupiłam Halloweenowego. Jakoś nie miałam ochoty, powiem wam. Też w sklepach, jakoś, jak ja już chodziłam po tych sklepach, to dużego wyboru nie było. Nie wiem, chyba ludzie wcześniej kupili te ozdoby. Na takie jesienne ozdoby też wiele już nie było. Dlatego ja już dużo teraz widzę takie świąteczne. Parę ozdób świątecznych mam kupionych, ale je pokażę troszeczkę później, jak będzie już taki moment świąteczny. Na ten właśnie, na zimowy. Wtedy pokażę. Aha, tutaj sobie to musiała jeszcze podoczepiać. Tu są takie te literki i to wszystko na sznureczku będę musiała wywiesić na tym tutaj. Tu są jeszcze też takie, aha, coś takiego. No i tu do wywieszenia taki potworek dynia. Tutaj coś takiego i to jest chyba też, tu są te dynie. Tu jest coś takiego. Tu będzie coś takiego. A, i tutaj ta. Ciekawe. Nawet fajne. To się zawiesi. Nie wiem, czy ja to zawieszę tutaj nad telewizorem, czy u Natalki w pokoju. Bo to jest bardziej z myślą. Na razie jeszcze włożę to do opakowania. To jest bardziej z myślą o Natalce niż ten, bo ja to powiem wam, za takimi ozdobami to za bardzo nie przepadam. Zaczęłam bardziej kupować z myślą o Natalki, bo ona akurat lubi takie rzeczy, więc kupiłam. Dobra. A co się dla dzieci nie zrobi, nie? Dobra. Kolejne to jest ostatni mój worek zakupowy. Tutaj jest akurat z Volvo, a i z Kika chyba mam. Z Volvo i z Kika. Zacznę może ten z Volvo pokazywać, bo trochę tego tutaj jest. Albo Kika, Kik pokażę, bo tu mam tylko jedną osobę, jedną rzecz z Kika, więc może. U, to się trochę powyginało. Dobra. Akurat ta ozdoba kosztuje 2,99. To jest taka dynia. Tutaj taka dynia drewniana, tu z taką słomką, z napisem. Bardzo fajne, mi się to spodobało. Srebrny napis. I tutaj myślałam właśnie, żeby w tym, tu koło telewizora postawić. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. No, i jeszcze mam tam ten ozdoby z zeszłego roku, to ja wam No, tu są pokażę. jeszcze te ozdoby z zeszłego roku, co miałam kupione. No te miałam troszeczkę wcześniej w IKEA kupione. Te wczoraj przepukałam z tego kurzu, żeby takie czyste były. Tutaj troszeczkę Halloweenowe ozdoby, jesienne. No. Na Halloween ja powiem wam, w tym roku no to tylko tamtą jedną rzecz kupiłam, a tak nic więcej nie kupowałam tutaj. Ta dynia z zeszłego roku to akurat chyba w Kiku miałam kupione, ona tutaj się pali. Tutaj takie lampeczki dynie, tutaj pajączki, no duszki, tutaj taka dynia. No i tutaj też chyba miałam w Kiku kupioną tą czaszkę. No tak się świeci kolorowo. Ale powiem wam, ozdób nie kupowałam.
No, tu jest jeszcze ten napis jesieni, herbst. On kosztował 5,95. No, jeszcze go nie użyłam, bo jakoś ten. Pod koniec chyba go kupiłam, już nie pamiętam. Tutaj taki Jerzyk. Do Natalki do pokoju pójdzie. Tutaj kolejne. Tutaj też napis herbst, jesień. Tutaj dynia taka jedna, złoto-biała. Tutaj mam takie kolorowe te listki, grzybki. To do Natalki pójdzie do pokoju. Tutaj jest ten Jerzyk z jabłuszkiem. To chyba kupywałam w zeszłym roku w Rossmanie. On był, jest cena 5,95. W zeszłym roku kupywałam go. No i to chyba wszystko. Wiele ozdób nie ma, ale powiem wam, to wystarczy. Dobra, teraz ja pokażę w tym Volvo, co kupiłam. To kupiłam takie trzy listki za euro 79, euro 80. Takie jesienne trzy listki. Bardzo fajne. Tutaj akurat mam taki przezroczysty wazon. Miałam akurat tam te tulipany, ale wyciągnęłam, żeby ten wstawić tutaj te listki. I one będą na korytarzu. Tutaj w pokoju to chcę takiego wrzosa postawić. Tutaj wystarczy w pokoiku, a na korytarzu to postawię właśnie takie sztuczne kwiatki. Kupiłam też naklejkę taką, naklejki po euro 50 na szybę jesienne, tutaj z tam jeżykami, listkami, kasztanami, orzechami, z orzechem, nie orzechami. Takie jesienne. Ja uwielbiam na. Powiem wam, że jak właśnie jest, czy jak Wielkanoc, zając jest, to u Natalki lubię takie rzeczy poprzyklejać, czy tam tutaj. Tak samo jak jest takie jesienne, to też lubię właśnie coś poprzyklejać, czy tam zimowe jak są, to też. Ale to już bardziej tutaj na zimę to lubię w kolorze białym tutaj, a u Natalki to jak ona sobie wybierze. A byłam jeszcze w Müller sklepie. Kupiłam jeszcze tutaj taką teczkę Zeugnis na świadectwa szkolne dla Natalki. Jest taki zielony kolor. Bardzo fajnie tu z napisem Zeugnis. O Jezu, to tak nie widać, nie wiem. Kurde. No, świadectwa. I tutaj ma, że można sobie w środku wkładać te świadectwa. Ta teczka nie była droga, to wzięłam. To tu powkładam Natalki wszystkie świadectwa, jakie ma. Ej, o, będzie wszystko w jednej teczce. Kolejne, co mam, to z tego Volvo, bo tutaj dwie ostatnie rzeczy zostały. Dwie ostatnie rzeczy. Kupiłam takiego grzybka. To są akurat ozdoby do Natalki, do pokoju bardziej. Tutaj takie dwa muchomorki i tutaj Jerzyk słodziutki. Bardzo fajne. Mi się to tak spodobało. To było w cenie 4 euro. 4 euro te dwa grzybki z tutaj Jerzykiem. I ostatnie, co kupiłam, to no, ta ozdoba kosztowała 9 euro. Nie, 8 euro, przepraszam. Ta ozdoba kosztowała 8 euro, ale mi się ona tak spodobała. Nie ma nic. Tak mi się spodobało. Ja tam stałam w tym Volvo i tak się zastanawiałam, wziąć czy nie. I tam były dwa różne rodzaje właśnie tutaj czegoś takiego, taki domek z drzewa. Ale powiem, no znaczy się to nie jest drzewa, tylko tutaj ten, nie? Ale to mi się tak spodobało. Tutaj grzybki, tu grzybek, tutaj liście. No słodki ten domek jest i to pójdzie do Natalki, do pokoju chyba. Na parapecie postawię, bo ja powiem wam, uwielbiam dekorować Natalki parapet. Bo tam wtedy jak ja ten ustroję, to tam tak ładnie wtedy wygląda, tak, no nie wiem, mi się bynajmniej podoba ten, no, coś takiego. Tam były jeszcze chyba dwa rodzaje domków.
Były dwa rodzaje domków, ale jakoś mi się ten bardzo spodobał. Dobrze, to będzie wtedy na tyle troszeczkę tych zakupów było. Mam nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Oczywiście piszcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcineczkami. No i do usłyszenia, do następnego, pa!